Semplici, felicia pieno, di super seno, non ti va fuori. La donna mori, qualche malvento, muta se scendo il pensiero. Il pensiero. Dzień dobry, witam Państwa na drugim spotkaniu Gryluj z Hrabią. No, pierwsze spotkanie, jak Państwo widzieli, odbywało się na akademikach, ale to nie dlatego, że nie mieliśmy gdzie tego zrobić, tylko ze względu na mnie. Miałem taką tremę, że musieliśmy to zrobić po prostu na miękkiej ziemi, no na trawie. Nogi mi tak latały, że miałem obandażowane elastycznym bandażem. No, czułem się tak jak w czwartej klasie szkoły podstawowej, kiedy pani krzyknęła kopczyk i musiałem wyjść na środek, by recytować wiersz Bagnet na broń Broniewskiego. Wyszedłem, nie wiem, no starsi, kiedy jeszcze kino było w tym mieście, pamiętają film Walka o ogień. Film przez 2 godziny, gdzie nie padło żadne słowo, tylko no i ja się tak zachowywałem, że tak powiem. No, było, minęło, pierwsze koty za płoty. Witam Państwa w drugim odcinku. Bardzo mi miło. Na sam początek, zanim tu zaczniemy faktycznie grylowanie, po sobocie i niedzieli mamy jeszcze poniedziałek, wtorek, środę. Chciałbym Państwu pokazać, jak można sobie super wędlinę przygotować po prostu na parę dni po niedzieli. To jest schabik, który peklowałem przez 5 dni. Na każdy kilogram mięsa używamy 2 deko soli peklowej, nacieramy go i co dzień go przekładamy i masujemy. Robimy takie ładne ruchy wzdłuż, do góry. Tu panie, widzę, się niektóre śmieją, bo ja nie wiem, czy panie kojarzą to ze schabem, czy z czym innym. No ja nie wiem, no proszę. No, panowie też pewne skojarzenia mają co do tych ruchów, ale tak wymasowany schab jest naprawdę, proszę mi wierzyć, jędrny i później będzie naprawdę soczysty. Schabik ładnie układamy na tacy. Tak jak mówię, 2 deko soli peklowej. Smarujemy go, obtaczamy i co dzień go po prostu przewracamy i masujemy. Używam do, można go związać sznureczkiem, ale ja kupuję siatkę wędliniarską i w tej chwili, proszę Państwa, ładnie go sobie w siateczkę włożymy. No, panie się znowu śmieją, bo co innego się wkłada na schabik siatkę, a na co innego nie wiem, o czym panie myślą. O, tak przygotowany schab mamy gotowy do pieczenia i do wędzenia. I w tym momencie tu już mamy ładnie rozpalony gryl. Włożymy go na górną półeczkę. Drugą taką wędliną, którą proponuję także zrobić, żebyśmy mieli na kanapki dla dzieci do szkoły, tak? W poprzednim odcinku wędziliśmy piersi. Piersi też są, no Boże, proszę Państwa. Je także masujemy, no one są coś cudownego. Piersi i dłonie, bardzo lubię masować. I te wypieszczone piersi, oczywiście z kurczaka, dorzucamy do schabiku i będziemy czekać na ich piękne uwędzenie. Teraz, jako że następnym daniem chcę Państwu zaproponować sałatki z gryla, w pierwszym rzędzie weźmiemy i uwędzimy kurczaczka, takiego samego jak w poprzednim odcinku, czyli po prostu peklowanego przez 5 dni, 100 g soli peklowej na 3 litry wody, 5 ząbków czosnku, 5-6 liści laurowych, 10 ziarenek ziela angielskiego. I to ładnie peklujemy, zostawiamy, a później gotujemy po prostu do wrzącej wody, wrzucamy warzywa, tak jak na rosół, na to wrzucamy kurczaczka. I moim miernikiem jest marchewka. Gdy marchewka zaczyna się robić miękka, to mięso już będzie bardzo dobre i więcej nam nie potrzeba. Żeby nam się mięsko nie przywierało do tacki, tackę, tak jak w poprzednim odcinku widzą Państwo, smarujemy sobie olejkiem i układamy wszystkie kawałeczki naszego kurczaczka. I po prostu w tym momencie na grylka i chwilkę będziemy czekać.
Następnym daniem będzie przygotowanie fasolki szparagowej zawijanej w rolatkach z boczkiem surowym. Do tego celu będzie nam potrzebny boczek. Ja tu chciałbym Państwu przedstawić fantastyczny sposób przygotowania boczku. Zmorą naszego po prostu używania boczku na grylu to jest to, że kupując surowy boczek i biorąc go krojąc, on nam ucieka, pływa, bo jest po prostu luźny. Ja wpadłem na ten sposób, że boczek można po prostu wsadzić do zamrażarki lub do zamrażalnika. Nie wiem, jakie Państwo mają temperatury, ale u mnie to jest w granicach 2 godzin. Po wyjęciu tego boczka z zamrażalnika, biorąc nóż, można go kroić w plasterki, jakie chcemy. I ja tu Państwu pokażę, mam tu przygotowane wcześniej właśnie jak ja to zrobiłem, ten boczuszek. Proszę zobaczyć, to są cieniutkie plasterki boczka. Naprawdę, one są w granicach 1,5 mm krojone. I później na bieżąco są rozbijane, gdyż rozbijając mrożony boczek tym oto urządzeniem, atrybut kobiety w kuchni i w domu, nie? Nie jeden pan zaprzyjaźnił się z nim na pewno bardzo często i głęboko. Boczek możemy rozbijać po prostu bez używania jakiejkolwiek folii, że będzie chlapał, bo mrożony nam nie będzie chlapał. Ja w ten sposób na przykład mrożę i karkówkę, i wołowinę, i na przykład gdy robię steki z szynki, to też zmrażam i wtedy sobie można naprawdę pięknie wykroić, tak jak chcemy, daną potrawę. A my tu mamy, jak Państwo widzą, boczek rozklepany, przyprawiony z jednej strony solą i papryką, a z drugiej strony lekko solą i pieprzem. I w tej chwili bierzemy sobie na przykład 2 plastereczki boczku. Bierzemy to kobiece urządzenie i zakładając jeden na drugi, lekko sklepujemy. Poprzez ten grawer po prostu łączymy te 2 boczki. Tu mamy ugotowaną fasolkę. Bierzemy fasolkę mieszaną i białą i zieloną. Na dzień dzisiejszy fasolka nie jest tania, ale przecież niedawno zasadziliście to wszystko na działkach. Chwila, moment, jak to się mówi, i będziecie te wszystkie potrawy mieli po prostu warzywa, można by powiedzieć, bardzo tanio. Bierzemy sobie nóż. Wiadomo, jak przykleiliśmy, przybijaliśmy, mogło nam po prostu przylec do deski i zwijamy rolatkę, proszę bardzo, proszę zobaczyć. Piękna, odkładamy na boczek. To są cieniutkie plastry boczku i one na grylu będą nam naprawdę szybciutko dochodzić, a przyprawy zastosowane do nich, do peklowania, bardzo wnikliwie i szybciutko po prostu przejdą naszą potrawę. Układamy następne fasolkę, zawijamy i mamy następną rolatkę. Coś tu nam skwierczy, trzeba na chwileczkę zajrzeć. O, kurczaczek, ładnie wszystko idzie. Dobrze, wracamy do naszej fasoleczki. Znajoma mnie spotkała na chodniku, że tak powiem, i mówi: panie Zbyszku, niech pan powie tam w telewizji, żeby tego nie puszczać po godzinie 21. Pytam się, dlaczego, panie Aniu? No mówi: wie pan, ja kolację jadam o 18, obejrzałam o 21 i musiałem iść do lodówki. No wybaczcie, no. Jeżeli chodzi o nadwagę, to kochane panie, naprawdę nie martwcie się tym. Bo przed tym odcinkiem to nawet zajrzałem na te strony medyczne i w całej Unii i w Stanach nawet Zjednoczonych porobiono badania i stwierdzono ogólnie, że kobiety z nadwagą żyją dużo dłużej od mężczyzn, którzy po prostu zwrócili im na to uwagę, nie? Także nie martwmy się, podejrzewam, że wtedy byli bardzo zaprzyjaźnieni ewentualnie z takimi urządzeniami, nie? No, ja niestety nie mam tego problemu, bo nie mam żony, nie? Także chwileczkę zaglądamy, wszystko idzie bardzo elegancko.
Bierzemy, proszę Państwa, tackę, smarujemy ją, tak jak poprzednią, olejkiem, żeby nam nie przywierały. Bierzemy rolatkę i teraz taka jedna uwaga. Końcem zwinięcia smarujemy to i układamy na tacce. Końcem układamy na tacce. Grzmi? Albo mi się wydaje, komuś w brzuchu chyba burczy, proszę Państwa. Nie wiem, no chyba nasi operatorzy, bo zdradzili mnie, że od 2 dni nic nie jedli, także przygotowują się do dzisiejszego odcinka. Tu pozwoliłem sobie zrobić już w domku trochę wcześniej, żeby to za długo nie trwało. Tych roladek słuszną ilość. O. I tak przygotowaną tackę. Z góry możemy też leciutko, leciutko. To boczek, on się zaraz spoci, będzie sam wytapiał. I już mamy tackę gotową. I będziemy kłaść ją obok naszego kurczaczka, który już praktycznie się jakiś czas nam wędzi. Pięknie. Piersi, schab już łapią piękny kolorek, także przepraszam, zaczyna nam się pojawiać coś bardzo groźnego, czyli ogień. To my go troszkę wodą. Szkoda, że straży pożarnej nie zamówiliśmy, ale no jakby nam sikli, to by nam sikli. Zamykamy. No cóż, nasze potrawy się ładnie tam grylują. Trzeba zrobić pewien dodatek. Jest to taka sałatka z pomidorów i bazylii. Pozwoliłem sobie też w domku pomidory skroić w kosteczkę. Najpierw je sparzyć w gorącej wodzie. Wrzucam do gotującej się wody pomidorki na minutkę. Skórka zaraz się zmarszczy. Raz, dwa nożykiem nacinamy i po prostu obieramy cieniutko skóreczkę i mamy już obrane pomidory po prostu ze skórki. Kroimy na ćwiartki, wydobujemy gniazda nasienne i pozostaje nam po prostu, jak Państwo tu widzą, ładnie skrojony pomidorek w kosteczkę. Teraz do tego użyjemy świeżej bazylii, która nam tu stół zdobiła, ale już niebawem zdobić nie będzie. Obrywamy. Bazylia to jest naprawdę coś cudownego do pomidora. Ona z pomidorem ślub brała po prostu. Też ją drobnutko szatkujemy. Dodajemy do pomidorka, zamieszamy, sprawdzimy, czy jest nadal odpowiednia ilość. Następnie weźmiemy i dodamy, przeciśniemy tutaj ze 2-3 ząbki czosnku. No, spróbujemy najpierw 2, żeby także nie było zbyt dużo. Wymieszamy. Pieprz. Nie bójmy się ostrości potraw. Naprawdę, proszę Państwa, proszę spojrzeć na Hindusów, Azjatów. Jest to szczupła nacja. Dlaczego? Bardzo dużo używają ostrych przypraw. Ostre przyprawy powodują lepszą przemianę materii. I nie odkłada nam się to w boczkach, tak jak mi. No. Troszkę sosu sojowego. Odrobinę oliwki. Elegancka. Miseczka,
przełożymy do miseczki. I mamy drugi taki ładny dodatek. Teraz trzeba by zajrzeć, co się dzieje tam z naszym schabem i z naszym kurczaczkiem. A, boczuszek już ćwierczy. Kurczaczek, proszę Państwa. Ja Państwu to pokażę, tylko muszę coś wziąć. Proszę zobaczyć. Naprawdę to będzie cudowne. Teraz zrobimy dwa sosy. Takie typu, jak chodzicie tam do kebaba czy coś. Po prostu jogurt naturalny. Do tego mamy majonez. Dodamy po takiej solidnej łyżce majonezu i po prostu to trzeba ładnie, dokładnie wymieszać na jednolitą masę. I oczywiście dodajemy po ząbku, ewentualnie po dwa ząbki czosnku. Zależy jak kto lubi. Do drugiej miseczki. Także jeden ząbek. Wymieszamy. I teraz tak. Do jednego dodamy koperku. A do drugiego sosu zmielonego chili. Nie żałujemy chili. Mamy dwa sosy. Teraz podejrzewam, że już jest czas najwyższy. Oczywiście część tych potraw wyciągnąć. Na pewno kurczaka, który musi troszkę ostygnąć, żeby zachować soki w środku. Proszę zobaczyć. Poezja. Poezja. No i nasz boczuszek. Nie, boczuszek jeszcze chwilę zostawimy, ale z tego co zauważyłem, i schab już pięknie doszedł, i nasze piersi. No nie moje. Z kurczaka oczywiście. Proszę zobaczyć. To sobie zostawimy. I to będzie na poniedzieli. Przy okazji grillowania zrobiliśmy sobie wędliny. Poniedziałek, wtorek, środa, do kanapeczek. I proszę mi wierzyć, dzieci nasze zjedzą to naprawdę z wielkim apetytem. Nie będziemy tego na razie kroić. Trzeba to zostawić na jakieś pół godzinki. Po prostu, żeby soki się związały w środek. Bo w tym momencie, gdybyśmy przekroili, soki by wyciekły i taki schab jutro byłby taki trocinowaty. Boczek przykrywamy. To sobie na półeczkę tutaj odstawić pozwolę. Czas skompletować, proszę Państwa, pierwsze danie. Będzie to sałatka na bazie sałatę lodową, rzodkiewki, ogórków gruntowych, ładnie umytych, ze skóreczką drobno pokrojonych i, tak jak tu jest, koktajlowych pomidorków. Bierzemy sobie sałatkę, odkrajamy tył. To nie musi być po prostu jakoś jednolite. Rozsypujemy to po naszym półmiseczku. To jest wydanie tak zwane szwedzkie, czyli jeden duży półmisek. Tak jak na działeczce, gdzie każdy będzie mógł podejść i po prostu sobie odpowiednią ilość nałożyć. Na tą sałatę lodową rozsypujemy rzodkieweczkę,
także pociętą w plasterki. To są warzywka, nie żałujemy. Do tego mamy ogóreczek pokrojony w pół księżyce. I do tego weźmiemy nasze pomidorki dla ozdoby koktajlowej. Ładnie umyte, kroimy je po prostu w ćwiarteczki. I elegancko układamy. Bezładnie, to nie jest to, że trzeba jakoś w jakiś tam sposób. Po prostu rozsypujemy po pół miseczku. Elegancko. Teraz weźmiemy ten łagodniejszy sos. Polejemy to troszkę sosem, tym łagodnym. Tak, żeby tą sałateczkę przeszedł. I teraz musimy rozdrobnić naszego kurczaczka. Przepraszam, wycieramy deseczkę. Obracamy na drugą stronę. Zobaczcie, piękne, różowe i soczyste mięso, wierzcie mi. Tu pan za kamery mówi, panie hrabio litości. No trudno, no co ja zrobię, no tak jest, no, no nikt nie powiedział, że będzie łatwo, no. Chociaż nie wiem, czy znacie ten kawał o Polaku, polskim żołnierzu i ruskim, co siedzieli w okopie. Polak zasuwa tuszonkę, a Ruski mówi, ty Polak, daj trochę. Polak mówi, dobra, dam, ale wypij hełm wody. No dobra, Ruski mówi, wypiję. Wypił ten hełm wody, Polak mówi, słuchaj, jak wypijesz drugi, dam ci pół tuszonki. No to Ruski wypił ten drugi hełm wody. Polak mówi, a niech stracę. Za trzeci hełm masz całą tuszonkę. No Ruski wypił, Polak mu daje tuszonkę, a Ruski mówi, nie nada. A widzisz, Polak mówi, pić ci się chciało, nie jeść. No ładnie rozdrabniamy, układamy go tak, że rozsypujemy po pół miseczku. I dla odmiany możemy go lekko po prostu polać tym bardziej pikantnym sosem, ale nie dużo, bo tam już daliśmy odpowiednią ilość, żeby po prostu nie przezwyciężyć. I proszę spojrzeć. Nie jest to drogie danie. Podudzia kosztują w granicach 6-7 zł. Pomidorki to niedługo będziecie mieli na swojej działce, czyli nie będziecie musieli za to płacić. To jest tylko naprawdę, troszkę tu się kamerzysta widzę, łyka ślinkę za ślinką, naprawdę, no jest niesamowite, no. Także jedno zdanie jest gotowe dzisiejsze. Tu już dostałem sygnał od boczku, że jestem gotowy, nie? No więc wyciągniemy boczuszek, wystawimy go tutaj, żeby nam troszkę ostygł, przykryjemy. Następnym daniem będą szaszłyki. Ja tu, jak Państwo widzą, mam zrobione, ale ten jeden sobie ładnie rozbierzemy. Przede wszystkim chcę też pokazać, jedna pani mnie zaczepiła na chodniku. Panie, no ale jak te łódeczki z cebuli zrobić? Proszę Państwa, wybieramy taką oto okrągłą cebulę. I teraz wystarczy odciąć, proszę zobaczyć, jedną stronę. Odciąć z tej strony drugą stronę. To jest nam niepotrzebne. Pierwszą warstwę po prostu zdejmujemy. Nacinamy go tu wzdłuż. I zdejmujemy krążki. Proszę zobaczyć. Krążki nam same praktycznie odchodzą. I teraz sobie kroimy, tak jak potrzebujemy. Jakie łuki potrzebujemy, takie sobie proszę kroimy do szaszłyczków. Tak samo tu mamy łuczek, w który mięsko wejdzie. Proszę zobaczyć. Tu jest mięsko, teraz je zdejmiemy i weźmiemy w nową cebulkę. Bierzemy patyczek, papryczka, weźmiemy sobie boczuszek i teraz bierzemy cebulkę z tym półkolem. Tu ja wyciągnę,
to mięsko nadziejemy na następne, pięknie nam wchodzi, proszę zobaczyć, drugim półkolem zamykamy, ono ani nam nie wypadnie. To są ziemniaczki, młode ziemniaczki, nieobierane, po prostu szorowane, bo najlepszy smak to jest tutaj na wierzchu, w skórce. I ten ziemniaczek lekko obgotowany, także nadziewamy. Następnie znowu papryczka i teraz mamy cebulkę czerwoną. Drugim takim potrawą, którą pragnę dodać do szaszłyka, jest wątróbka. Srowa, zwykła, wieprzowa wątróbka. Dlaczego? Bo ona tak samo szybciutko dochodzi jak mięso mielone. Jak mięso drobiowe. Po prostu tylko krótka obróbka termiczna. O, nawet się dwie trafiły, no dwie to za dużo. Jedną sobie zjemy. Także i znowu boczuszek. I taki oto szaszłyczek przygotowany jest do włożenia. I tak do wyrobienia całości naszego mięska. Ja już tu sobie pozwoliłem wcześniej zrobić, żeby to za długo nie trwało. I jedną tackę tutaj już sobie wstawimy. Grylek bucha. Szaszłyczki są na miejscu, a my teraz, jako że boczuszek już nam doszedł, poprosiłbym moje asystentki o podanie talerzyków i zaczynamy, i tych sałatek wcześniej zrobionych, i zaczynamy po prostu podawać nasz boczuszek. Na koniec ostatniego odcinka, tego pierwszego, obiecałem Państwu takie danie, grillowane jajka na miękko w szynce. I teraz do tego przejdziemy. Tu mam jajko ugotowane na miękko. Teraz pytanie, jak te jajko na miękko ugotować? Ja, wyciągając jajko z lodówki, zalewam je ciepłą wodą i zostawiam na jakąś godzinę, żeby je rozkartować. Następnie gotuję wodę w dużym garku i gdy się zagotuje, przekładam te jajka cedzakiem do dużego garka z gotującą się wodą. Dlaczego z dużym? Dlatego, że duża ilość wody nie spowoduje nam szybkie obniżenie temperatury. A nam chodzi o to, że jajka, żeby były płynne na miękko, nie mogą się gotować więcej jak 4 minuty. 3, 3,5 minuty to jest góra. Ja teraz Państwu obiorę takie jajko, które było tyle czasu właśnie gotowane. Ono jest tak mięciutkie, że w tym jajku to białko tylko z początku zostało ścięte. W środku jest płynne żółtko i tylko w ten sposób pozwoli nam się to, że my je zgrylujemy, owijając ładnie szyneczkę. O, proszę zobaczyć, ono jest jak galareta, ono dosłownie pływa. Do tego weźmiemy sobie cienkie plasterki szynki. O, zawijamy w pierwszą warstwę. Zostawiamy. Oddzielamy drugi plasterek szynki. To też jest sztuka, bo one są tak cieniutko spracowane i proszę zobaczyć. Układamy to. I dołączamy do tych jajeczek. Tu sobie pozwoliłem już zrobić wcześniej. Także posmarujemy tackę. Na tacę jajka. Tutaj je sobie weźmiemy. Tacę smarujemy olejkiem. I układamy nasze jajka. Jajka są gotowe. I teraz dosłownie na 2-3 minutki wsadzamy je do gryla.
Następnym daniem, które chciałbym Państwu polecić, jako że zostało mi trochę boczku, to są ziemniaki. Zwykłe, młode ziemniaki, lekko gotowane i owinięte w boczku. Tak samo zrobione z takiego samego boczku, jak mówiłem. Mrozimy go, rozklepujemy. Proszę zobaczyć, to jest ziemniaczek płaski. Najlepiej wybierać mniej więcej płaskie, żeby było można ładnie je owinąć, boczuszek naciągnąć. Patyczkiem przekuwamy. I takie oto ziemniaczki też. Smarujemy sobie tackę. Lekko można jeszcze z góry, chociaż boczuszek się zaraz też będzie wytapiał. I gotowe są do włożenia. Miejsca co prawda już tam za bardzo nie mamy, ale należałoby sprawdzić, co się dzieje z naszymi szaszłykami. No, szaszłyczki jeszcze, ale miejsce tu się znajdzie. O, zamykamy, no i teraz pozostaje nam tylko po prostu czekać. Czas oczekiwania na nasze jajka na miękko minął. Patrzymy, o, dużo dymu, ale straż tu gdzieś była blisko nas. Jajeczka już są super, wyciągamy je. Grylek trzeba lekko podlać wodą, bo się nam zaczął tutaj palić. I teraz zajmiemy się naszymi jajeczkami. Proszę Państwa, czy na twardo, czy na miękko, prawda? Każde jajeczko musi mieć swoje gniazdeczko. Bierzemy sobie jajeczko, wkładamy do naszego gniazdeczka, proszę. I proszę mi wierzyć, na pewno będą na miękko. Z góry jeszcze możemy lekko polać sosem. No i teraz najważniejsza część tego wszystkiego, trzeba to rozkroić. Będzie na miękko, czy nie będzie na miękko? No, proszę Państwa. Proszę zobaczyć. Pięknie nam się rozpływa żółteczko. Podejrzewam, jest cieplutkie. Ja sobie też spróbuję. Poezja. Jajko na miękko, w szynce wędzone. Zapewne nie takie się marzy twej żonie. Nawet gdy popatrzy tobie prosto w oczy, to ci powie jedno: kochanie, nic miękkiego mnie nie zaskoczy. Czas już i na nasze ziemniaczki. Odkrywamy, jeju, jak cudownie to wszystko pachnie. Nie dorobiłem się jeszcze tych rękawiczek takich z kuchni. Może któraś pani kiedyś przyniesie i mi pożyczy. Mamy nasze ziemniaczki. Kwierczą pięknie. Weźmiemy pierwszy. O, proszę zobaczyć. Poezja. Boczuszek pięknie odchodzi. Mięciuteczkie. Pamiętacie Państwo z poprzedniego odcinka serek ze szczypiorkiem? Jak robiłem? Zwykły serek z kartonika, puszysty, bez żadnych dodatków, śmietankowy i do tego dajemy szczypiorek. On jest na tyle słony w sobie, że nie potrzebujemy nic więcej przyprawiać. I do takich ziemniaczków odrobinę serka. I proszę, zwykłe proste danie. Ziemniak, który niebawem będzie u Was na działce, odrobinę boczku i nie tylko cieszy oko, ale naprawdę pobudza nasze kubki smakowe. Na pewno, ręczę Państwu za to, na pewno. Teraz już tam zauważyłem, wyciągając ziemniaki, że i nasze szaszłyki są już praktycznie gotowe. No cóż.
talerzyk. Proszę. Piękny szaszłyczek. Ładnie przypieczony. Szaszłyczek polewamy znowu tym naszym sosem zrobionym z jogurtu, dodatkiem majonezu i innych przypraw. Zwykłe, proste danie. Kawałek grzaneczki, suróweczki, którą już niestety, ale wszyscy zjedli, także nie jestem w stanie położyć na talerzyku. Nie moja wina, że tu tylu głodnych chodziło. I proszę, następny szaszłyczek. Ten szaszłyczek to jest nasze ostatnie dzisiaj danie, ale bardzo, bardzo chętnie zapraszam Państwa na nasze następne spotkanie. Pragnę je zrobić na działce u brata, bo jak to się mówi, lew jest królem zwierząt, Mercedes królem samochodów, ale golonka jest królową dania z gryla. A pragnę je zrobić dlatego u brata na działce, bo pragnę namówić go, by zaprosił swoich kolegów, a jest on taksówkarzem, jak wiecie, taksówkarz to jest też król zawodu kierowcy. A dlaczego taksówkarz? To jest druga najważniejsza osoba w każdej miejscowości, po księdzu. Ksiądz wiadomo, spowiada, ale taksówkarz wie, dlaczego pan Edek spod 32 nie nakrzyczy ani nie uderzy dziecka na ulicy, bo nie wie, czy nie jego. Dlaczego pani Halina spod 17 chodzi na poobiedzie i do pracy i na nocne zmiany, a już od miesiąca nie pracuje. Kto wam to powie? Tylko taksówkarz. Także tym oto optymistycznym akcentem zapraszam Państwa na następny odcinek. Będzie na pewno ciekawie, a jak nie będzie ciekawie, to na pewno będzie śmiesznie.